Ewa Bem ma kłopoty ze zdrowiem i dlatego odwoływała koncerty. Znane są nowe szczegóły dotyczące zdrowia pierwszej damy polskiego jazzu. Menadżer przekazał, czy fani mogą liczyć na jej powrót na scenę. Ewa Bem zadebiutowała na scenie 55 lat temu. Jej głos wciąż wprawia w zachwyt rzesze fanów. Nic dziwnego, że informacja o tym, że gwiazda musi odwołać kolejne koncerty ze względu na problemy ze zdrowiem, wywołała niepokój jej wielbicieli. Czy jest szansa na wysłuchanie największych hitów wokalistki na żywo? Ewa Bem odwołała koncerty przez kłopoty ze zdrowiem. Ewa Bem zaniepokoiła swoich fanów, odwołując kilka występów. Miała wystąpić podczas koncertu In Memoriam of Tina Turner pod koniec maja 2024 roku, ale odwołała swoją obecność. To samo Ewa Bem zrobiła z wrześniowym koncertem w Warszawie. Organizatorzy Top of the Top Sopot Festival także nie mogli doczekać się decyzji co do obecności wokalistki. Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej, wyznał jej mąż w wywiadzie dla Revue. Ewa Bem wraca na scenę. Okazuje się, że ze zdrowiem artystki jest chyba lepiej, gdyż właśnie potwierdzono jej występ podczas Top of the Top Sopot Festival w Sopocie w sierpniu 2024 roku. Potwierdził to menadżer gwiazdy, który zdradził, jak czuje się Ewa Bem, skoro będzie śpiewała, to widocznie ze zdrowiem wszystko dobrze, wyznał Andrzej Łukasik w wywiadzie dla Plotka. To z pewnością wielka ulga i radosna wieść dla wszystkich fanów Bem, która już raz ogłosiła koniec swojej kariery. Było to w 2018 roku, po śmierci jej córki, która chorowała na glejaka. Gwiazda wróciła na estradę w 2021 roku, a jej wielbiciele liczą na to, że jeszcze wiele razy będą mieć szansę na wysłuchanie jej na żywo.